Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News. Teraz przed Wami najciekawszy komentarz spod ostatniego odcinka. BBQ16 pisze: grałem w Sun, to jest Webzen, były rzeczy, które można zdobyć tylko za kasę. Nie płaciłeś, patrzyłeś. Zainwestowany czas tutaj nie miał znaczenia. Pokazali, co potrafią w Mu Legend. Miejmy nadzieję, że od tamtego czasu czegoś się nauczyli i w klasiku będzie już inaczej. A teraz przejdźmy już do przeglądu nowości. Startuje otwarta beta Phantasy Star Online 2 New Genesis, drugiego największego MMO tego roku. Drugiego albo trzeciego największego, zależy czy Magic Legends traktujemy jako pełnoprawnego przedstawiciela naszego gatunku. Fakty są jednak takie, że Phantasy Star Online 2 New Genesis to mega produkcja, która może nieco namieszać na rynku. Już teraz liczbę fanów trzeba liczyć w dziesiątkach, ba, nawet setkach tysięcy. Globalna premiera gry jest zaplanowana na czerwiec, ale już dzisiaj startuje closed beta, która śmiało może być nazywana open betą. Dostęp do gierki otrzyma każdy, kto poświęci kilka minut swojego czasu. Wystarczy zainstalować Xbox Insider Hub, zalogować się na własne konto Microsoft, następnie w wersjach poznawczych wybrać Phantasy Star Online 2 New Genesis i dołączyć do bety. Zostaje tylko pobranie instalki i czekanie na otwarcie serwerów. Phantasy Star Online 2 New Genesis to całkowicie nowa wersja Phantasy Star Online 2, stworzona na nowym silniku graficznym, ale zachowująca wszystkie najważniejsze elementy Phantasy Star Online 2. Ponadto będzie możliwość przeniesienia części elementów z oryginału do New Genesis. Kiedy wystartują beta testy Swords of Legends Online, pierwsza część Closed Bety będzie miała miejsce już za tydzień, 21 maja, a kolejne testy są spodziewane 1 czerwca. Jak się do nich dostać? Niestety na obecną chwilę jedynym sposobem na otrzymanie wejściówki do Closed Bety jest przedpremierowe zamówienie egzemplarza gry. Ceny zaczynają się od 150 zł. Podobno Gameforge zamierza także zorganizować jakieś giveawaye, ale póki co nic nam o tym nie wiadomo. O Ember Swords ostatnio było cicho, prawda? Nie oznacza to jednak, że w tym MMO nic się nie dzieje. Jest bowiem wręcz odwrotnie. Co prawda tytuł nadal nie jest publicznie dostępny i wciąż raczkuje w alfie, tak deweloperzy przygotowali coś specjalnego. Pierwszą sprzedaż terenów w grze. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem terenów w wirtualnej grze, to zapraszamy na stronę Ember Swords 27 maja. Przeprowadzona tam zostanie aukcja, a w sprzedaży znajdą się ziemie z Solarwood. Do kupienia będzie około 12 tysięcy działek, przy czym jedna działka nie jest równoznaczna jednej aukcji. Przygotowana bowiem cztery typy terenów, zaczynając od regularnych, gdzie pojedyncza działka kosztuje $40, a kończąc na miejskich, wartych nawet 80 tysięcy dolarów. Oczywiście płatności dokonamy za walutę blockchainową. Samo Ember Swords zaoferuje 160 tysięcy działek na sprzedaż. Wspomniane Solarwood będzie miało ich około 40 tysięcy, dlatego jeśli ominie Was pierwsza aukcja, możecie próbować załapać się na kolejne. Każdy teren ma swoje perełki, więc warto zastanowić się nad tym, co zechcecie kupić. Właśnie otrzymaliśmy niepowtarzalną szansę zagrania w Soul Worker Online od zera. To tak, jakby po raz drugi przeżyć premierę gry. Po tym jak Gameforge na początku maja zamknęło swoje serwery, prawa do Soul Worker wróciły do Lion Games, którzy postanowili odtworzyć globalną wersję i po raz kolejny udostępnić nam tego MMORPG-a. Niestety albo stety, przygoda z grą rozpocznie się od zera. Wszystkie wasze postacie z wersji Gameforge przepadły na zawsze. Wczoraj 14 maja Broken Ranks, świetnie zapowiadający się polski MMORPG, rozpoczął drugą część beta testów. Chęć uczestnictwa w closed becie drugiej wyraziło ponad 12 tysięcy osób z całego świata. Z tej liczby wybrano już losową część użytkowników, która będzie w stanie wyłapać błędy, a tym samym przybliżyć nas do oficjalnej premiery Broken Ranks. Stosowne zaproszenia powinny już dotrzeć na wasze skrzynki pocztowe. Jeśli dopisał wam szczęście, to gratulacje, a jeśli nie dopisało, to jeszcze nic straconego. White Moon zamierza dalej wysyłać wejściówki do bety Broken Ranks, więc bądźcie w pogotowiu. Zawsze też możecie dać sobie na wstrzymanie i poczekać do rozpoczęcia open bety. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subika oraz łapki w górę. Mówił do Was Reistus. Cześć!